Ała, siemanko gołąbeczki, zobaczcie co się u mnie dzieje tutaj, ło. Jaka już ładna jest droga. Łobcego już łapię. Zobaczcie jak muszę łapać obcego teraz. Siedzi perłowy. Żałobnik ruchowaty. Może Sławka. Zobaczcie jak mi się zamyka. Muszę z tej strony ogólnie zrobić to koło tu na rogu. Bo to zrywają mi te linki, a teraz będzie jeszcze wyżej. Chłopaki idą, no, nie będę ich nagrywał. Sam siedział, powiem wam, pocztowy wypuściłem, pojechałem z matką do wyszkoły. Wracam, patrzę, siedzi. A umęczony widać gołębina. Może nie wyskoczy. Kurwa, jakieś parę zostawię. Może nie wyskoczy. Dobry. Dobry. Wylociak. Może być Sławka. Taki dziób ma czarny jak jasny. Ale wylociak. Zaraz na jeden piór. Jeden ten piór, zaraz zobaczymy. Wrzucimy go na klatkę. Na dwa piórka. Niebieska zapinka. To klatkę muszę zrobić, żeby z boku nie. Nie. Się nie dobijały. O, dawaj. Taki dziobalek na czarnym dzióbku. Zaraz zadzwonimy do Sławusia i zapytamy się. Panie Sławku. Yours? Pigeon? Robota. Trzeba zabrać do tartaku. No. Tyle drewna do roboty. Dzwoniłem właśnie do kolegi Sławka, jego perłowy żałobnik. Wczoraj mu poszło, z 70 nie wróciło. Z 270 o 12 spędził. Także takie tragedie też się zdarzają. Głupie te gołębie. Jak nie zdechną, to polecą, pójdą. Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj dzikusy nie będą się bały wejść. Pogania mnie trochę. Tyle jeszcze nie chcę chodzić. Do nich dosiadają, doklepują sobie dziady. Ale to się zmieni jeszcze. Jeszcze jest dużo czasu, nie ma co panikować. Jeszcze zdążę je wygonić, stracić. O Jezu, ostatnio dostałem taki śmieszny komentarz, myślałem, że padnę. Ledwo przeszedł i sapie. Gruba dupa tak ma. Grubaski tak mają, że tak powiem. O, mile. No się rwał. Słabo trenowany ostatnio. Także. Teraz dwa dni w ogóle nie wypuszczane. A to kostka, a to coś tam. Zawsze jakieś problemy się zdarzają. Wystarczy, że zejdę z gołębnika, to od razu lecę już na budę. A te zaraz się prują w dół. Marcin chyba wygonił. Bocian do niego zjechał. Siwy. Jakoś mniej mi się wydaje. Obaj idą do mnie. Bo
już siadają. Na razie ścina nie jest mi potrzebna. Ale ciągnie te parę sztuk. Chociaż te mogą się poprzekręcać w prawo, w lewo i się złapać. No bo Cianowi się tam spodobało. Ale u nas to nikomu na razie dobrze nie chodzą. Zobacz, też się rozprówę. O, Marcina łysek. No już usiadły, trzeba zamykać szybko. Chłopaki tną, piją. Jedzonko posypane. Bardzo ważne w tym wszystkim też jest, żeby za bardzo ich nie karmić. Mocno karmę, a to im daje pszenicę i jęczmień. Prosto i rzepak. Dla niektóre jest się tak rozpierzone, że wygląda jak obca. Powiem wam, że tak zamknąłem tego MB, ale mówię, coś jakiś Budapeszt mnie tutaj dziwnie się zachowuje, jakiś taki. Może Marcina zleciał? I się chyba nie pomyliłem. Gdzieś tutaj był jakiś Budapeszt. Siwy. Raz go zobaczyłem. U nas panowie, sąsiedzi sobie łapią. Znowu jakieś komentarze, dziwnie. Dużo ludzi przyszło, nowych. Nie rozumieją tego hobby naszego łapania. Trzeba to jakiś czas przypominać. Czekaj, tu go nie ma. Jest tutaj, zobaczcie, dziobalek jest tutaj. Właśnie ten ogon mi coś nie pasował, bo u mnie takich ogonów aż konczatych nie było. Pantosz. O, odleciał sobie. Jest obrączek. Jedna sztuka do przodu. Na razie ścin nie potrzebuję, bo to widzicie, co to za ścina, jak to połowa dołem chodzić od ostwa. A te sztywne, jak wpadną, to wiadomo. Muszą wszystkie, muszą się uzbroić w odpowiednią siłę i atakować wtedy. Dobra, łapię. O proszę. No, taki ciekawy, on się pierzy się z tych piórek tu, ale dziób ma jak... No orze. Sąsiada w tym roku na razie z młodych wymłóciłem, że tak powiem. On mi chyba jednego czy dwa złapał. No i pocztowego, który wrócił. A nie wiem, czy ja wczoraj mówiłem o pocztowym. Sąsiad złapał i go i mi wrócił. Czarne piórko wyrosło. No i dobra, chłopak, będę kończył. Dzisiaj, jutro skończą chłopaki. Jutro piąteczek, zobaczysz, przez 5 dni tyle metrów zrobili. No, dzisiaj dwie sztuki na plusie. Zobacz, poczta na razie. Tu się wszystko skończy, to się wysprząta. O. Patrzcie, ten kurde coś go prycha. Tu jedna sztuka jest do zabrania. Padła mi, ale to wtedy i tak ją zabieram i zabieram. Zobaczcie, wszystko co dobre wyżarły. Niech się kończą te pierzenia, bo to najgorsze to jest to, zobaczcie, to ten syf taki, te łuszczyny z piór, tragedia. Sąsiad go łapał, czarne pióro mu wyrosło. Zobacz, sąsiad. Sąsiad go złapał, wyrwał mu czarne piórko ze środka białego, mojego młodego. A on wrócił.
Nie wiem, gdzie on był wyniósł. Jeszcze pocztę tylko wypuszczę. Będzie 17:20 chyba. Niech sobie polatają. Jeszcze poczta sobie będzie latała, nic na dachu nie zostaje. Najważniejsze. Będzie dobrze. Dobra, kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Cześć.